Odejście pana doktora Piotra Bytkowskiego i sytuacja Ośrodka Zdrowia w Klementowicach. Taki jest temat dzisiejszego zebrania. Więc uchwalamy na początek porządek obrad i proponuję, żeby powołać sekretarza zebrania. Proponuję panią Chojnacką. Czy pani się zgadza? Zgadza się pani Chojnacka. Państwo są. Państwo się nie zgadzają. Jako podstawę do dzisiejszej dyskusji proponuję rozpocząć od wystąpienia pana wójta gminy Kurów, pana Stanisława Wójcickiego, którego niniejszym serdecznie witam. Przepraszam bardzo, nie powitałam zresztą i pani dyrektor, dyspensatorze pani Katarzyny Żurkowskiej. I myślę, że właśnie wystąpienie pana wójta jest po to, żeby wyjaśnić wszystkie jakieś niepewności, jakieś niedomówienia, które z racji tej sytuacji się wytworzyły. Więc oboje państwo są po to właśnie, żeby państwo to wszystko, o co zapytacie, wyjaśnić. Na początek chciałabym, żeby taką prośbę mam do państwa, żeby nie przerywać wystąpień ani panu wójtowi, ani pani dyrektor, że będzie potem dyskusja, więc każdy będzie mógł wypowiedzieć. Chciałabym, żeby to były wypowiedzi nie ad personam, tylko tak merytorycznie i o konkretne sprawy. Więc myślę, że temat jest tak ważny, że warto, żeby on był potraktowany poważnie i odpowiedzialnie, a nie w jakiś taki sposób bardzo emocjonalny. Więc proszę państwa, tak jak powiedziałam, no, kolejność wystąpienia pana wójta, potem dyskusja zebranych uczestników zebrania, no i podsumowanie i wnioski z zebrania. Czy państwo są za takim porządkiem obrad? Panie dyrektor, damy głos. Damy głos, tak. Więc ja mówię, pan wójt, a potem pani dyrektor w takiej kolejności. No to może w takim razie, ja na razie tyle, to poproszę pana wójta o głosu. Dzień dobry państwu, proszę państwa. Ponad tydzień temu pani dyrektor zarezygnowała, że doktor Bytkowski, który tutaj u was jest lekarzem rodzinnym, złożył wypowiedzenie po 3 miesięcy zgodnie z kodeksem pracy i oświadczył, że chce odejść do SPZOS w Dęblinie. Więc w związku z tym ja wybrałem się tutaj do ośrodka, droga, do Klementowic, żeby porozmawiać z doktorem Bytkowskim. Doktor Bytkowski potwierdził, że złożył wypowiedzenie, że już ma podpisany kontrakt z nowym pracodawcą, zespołem opieki zdrowotnej Dęblina. Więc zapytałem o powody odejścia doktora Bytkowskiego. Chciałem przyznać, że powodem odejścia są sprawy finansowe. Tam dostaję lepsze uposażenie
za pracę. Tam jest znacznie większy wzrost, dysponuje znacznie większymi środkami finansowymi, znacznie więcej ludzi jest tam zgromadzonych w tym SPZ-ie. I tam otrzymał lepsze, znacznie lepsze warunki i odchodzi do Dęblina. Więc poprosiłem doktora, żeby wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Gminy. To spotkanie organizowałem z udziałem radnych Klementowic, z udziałem sołtysów Klementowic i Buchalowic, z udziałem rad sołeckich z Klementowic i Buchalowic i była obecna Rada Społeczna SPZOS, to jest taki organ opiniodawczy w ZOZ-ie, który składa się z radnych. Ja jestem przewodniczącym tego organu. Te gremia, radni, sołtysi, rady sołeckie były obecne na spotkaniu, które odbyło się w zeszły piątek w Urzędzie Gminy Turów. I oczywiście tak jak uzgodniłem z doktorem Piotrem, doktor przyjechał na to spotkanie. No, chciałbym, żeby przedstawił powody odejścia, ponieważ w związku z tym odejściem namnożyło się wiele takich różnych wypowiedzi, które ja uważam, że nie są zgodne z prawem. No, będziemy w dyskusji dalej ten temat podnosić, bo i pani sołtys mówiła, i radni, że inne są powody odejścia niż względy finansowe. No, na tym spotkaniu doktor Wydkowski potwierdził jednoznacznie, że znacznie lepsze warunki finansowe oraz to, że już tutaj pracuję, z tego co pamiętam, bo pracuję od początku funkcjonowania tego samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kurowie, który ma tu siedziby tu w Kurowie i w Klementowicach ośrodki, czyli pracuję ponad 15 lat. Ale główny powód, podstawowy, jak powiedział, to są względy finansowe. Tak ta sytuacja wygląda z mojego punktu widzenia, z mojej wiedzy i z moich kroków, jakie podejmowałem z chwilą, kiedy dowiedziałem się, że doktor Wydkowski, lubiany tutaj przez was, zresztą z Kurowa i w Kurowie jest lubiany, że doktor Wydkowski odchodzi. Ja miał tyle, jeśli będą do mnie pytania, to proszę bardzo. Proszę teraz panią dyrektor. Ja mogę tylko potwierdzić, dzień dobry Państwu, mogę tylko potwierdzić, że dnia 18 czerwca po godzinie 18, bo to był poniedziałek, pracowałam do godziny 18, dziś tak około godziny 17 dr Klot do mnie zadzwonił z prośbą o umówienie spotkania w dniu dzisiejszym, czyli to było 20 czerwca, bo chcę ze mną porozmawiać. Po skończeniu przyjmowania pacjentów spotkałam się z panem doktorem, no i właśnie otrzymałam wypowiedzenie, duże wypowiedzenie i poinformowało mi, że odchodzi do Dęblina, ponieważ tam znalazł lepszą pracę pod względem finansowym. No było to moje duże zaskoczenie, aczkolwiek ja już rozmawiałam 2 lata wcześniej z doktorem, ponieważ 2 lata wcześniej doktor też przyszedł do mnie i mówił mi, że dostał propozycję lepszej pracy, lepiej, bardziej płatnej w Dęblinie. Wtedy rozmawialiśmy na temat tych warunków finansowania. Ja pytałam, czy jest to kontrakt, który spróbował pracę, ponieważ byłam troszeczkę zdziwiona, bo uważałam, że te nasze warunki finansowania tutaj w SPZOZ-ie są całkiem niezłe w porównaniu do okolicznych ośrodków tego typu jak ośrodek w Kurowie. Dlatego było to moim takim zdziwieniem, że gdzieś ktoś proponuje większe pieniądze, ponieważ znam sytuację, znam możliwości, jakie występują w SPZOZ-a. No i widziałam, że te pobory u nas nie są złymi poborami i dziwiłam się nawet, że jakiś ośrodek jest w stanie zaproponować coś więcej. Doktor wtedy nie był zorientowany, czy to jest, ma być na umowę o pracę, czy to ma być kontrakt, więc usiedliśmy, przedstawiłam doktorowi wszystkie aspekty, jak to wygląda w przypadku finansowania na kontrakcie, jak to wygląda w przypadku finansowania na umowę o pracę. Przedstawiłam mu, jakie pieniądze by miał u nas, gdyby zdecydował się na kontrakt, a nie na etat taką do tej pory. No i doktor miał się na tym jeszcze zastanowić, miał to porównać wszystko i wtedy też powiedziałam doktorowi, że jeżeli będzie się decydował kiedykolwiek o złożenie wypowiedzenia, to zawsze warto najpierw się upewnić o warunki, które są stawiane albo proponowane w nowym zakładzie pracy, ponieważ do momentu podpisania umowy bardzo często jest tak, że pracodawca obiecuje złote góry, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że te warunki mogą być całkiem inne.
I dlatego zawsze nauczona również swoimi doświadczeniami, zawsze najpierw podpisanie umowy i upewnienie się, czy te warunki są rzeczywiście korzystne, a później ewentualnie złożenie wypowiedzenia. No i tym razem właśnie doktor tak zrobił, upewnił się, podpisał umowę, bo z tego co ja powiedział, 17 czerwca podpisał, już był, miał tą ostateczną rozmowę w dyrektorze, podpisał umowę o pracę. Okazuje się, że to jednak jest nie kontrakt, tylko etat. No i te warunki, które dostał, no rzeczywiście, no nie ukrywam, są bardzo dobre i nie dziwię się doktorowi, że podjął tego rodzaju decyzję. Zaraz następnego dnia, po tym jak doktor złożył wypowiedzenie, to było we wtorek, umówiłam się na spotkanie z panem wójtem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji. I tu dalej, dalszy ciąg tych wydarzeń państwo znacie, ponieważ zaraz w piątek, to było 25, odbyło się to właśnie spotkanie Rady Społecznej z przedstawicielami rad sołeckich, z przedstawicielami, z radnymi gminie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko tutaj dodać tutaj, że no w tej chwili jestem na etapie poszukiwania lekarza do pracy w STZOS w chwili w Klementowicach. Nie ukrywam, że jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ rynek pracy, jeżeli chodzi o lekarzy, kurczy się bardzo. Jest coraz mniej kandydatów, którzy chcą pracować. Jest to naprawdę dosyć ciężka sytuacja. Z tego względu wiem, dlatego że w niedawnym czasie, w krótkim okresie czasu, no, poszukiwałam tych lekarzy do pracy u nas w STZOS w Kurowie i wiem, jak ta sytuacja wygląda i wiem, że ona jest bardzo ciężka. Niemniej mam nadzieję, że uda nam się znaleźć kogoś do pracy w Klementowicach i czynię wszelkiego rodzaju starania, żeby takiego człowieka tutaj znaleźć. Także na tyle mogę powiedzieć. Jest to 2 tygodnie czasu minęło od momentu, kiedy doktor złożył wypowiedzenie. Jest to krótki okres czasu. No, musimy się wyjść w cierpliwość i poszukiwać. Mam nadzieję, że te poszukiwania będą poszukiwaniami owocnymi. No a czas pokaże. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży dobrze i będziemy mieć tego lekarza, który zechce pracować w Klementowicach. Także na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję obydwu Państwu. Myślę, że to jest wstęp do dyskusji. Zanim ją rozpoczniemy, chciałam tylko powiedzieć, że nie jest łatwiej się wypowiadać, ponieważ ja nie byłam ani pacjentką pana doktora, ale nie należymy tutaj moją rodziną do tutaj się do SPZOZ-u. I to, co wszystkie informacje, to są informacje, że tak powiem, te, które spływają do mnie i może właśnie dlatego, że było ich tak dużo i że były tak emocjonalne, spowodowało to, że spotykamy się tutaj dzisiaj. Chodzi też o to, że ten okres 17-letni pracy doktora tutaj w Klementowicach spowodował wytworzenie się pewnych bardzo takich więzi między nim a pacjentami, a jednocześnie te więzi to były na tyle silne, że no w tej chwili wydają się, że to jest taki no, swoisty koniec świata, to jest raz. Ale dwa, ważne jest też to, że przez okres pracy doktora tutaj było szereg, tak jak mówią Państwo, szereg zastrzeżeń do takich, no, no ja nie mówię do pracy doktora, tylko do organizacji w ogóle pracy, no nie wiem, trudno powiedzieć, czy tam jest bezwzględnie, ale w każdym razie tutaj, że lekarz mimo, że tutaj miał 2100 pacjentów zapisanych do niego, pracował 4 dni w tygodniu, że zastępstw nie było, kiedy miał urlop lub był na zwolnieniu, że właśnie takie rzeczy powodowały i spowodowały to, że w tym momencie, kiedy złożył rezygnację, kiedy odchodzi, wytworzyła się taka niepewność, że może być tak, że zabraknie jakiejś dobrej woli, która by spowodowała, że ta ciągłość w Klementowicach w ośrodku będzie. A bój o ośrodek to jest to też spowodowane tym, że co tu dużo mówić. W Klementowicach wiele inicjatyw było podejmowanych społecznie, ośrodek też był inicjatywą społeczną, więc ludzie się w jakiś sposób czują, nie wiem, odpowiedzialni za to miejsce, żeby ona funkcjonowała. I stąd wynika ten niepokój i to takie duże właśnie zainteresowanie. Oczywiście, że osoba doktora Piotra jest bardzo tutaj istotna, ponieważ no, rzeczywiście był
tak jak słyszę, niezwykle lekarzem człowiekiem, ale to jest w zasadzie przyczynek do dyskusji, że dlaczego taką właśnie osobę nie starano się wszelkimi siłami zatrzymać jako osobę, która, że tak powiem, była całym motorem, bo ona w zasadzie powodowała, że zaufanie do całej służby zdrowia tutejszej no było bardzo duże, dzięki w zasadzie doktorowi Piotrowi. Także myślę, że to spowodowało, że pani dyrektor, że jest właśnie takie zainteresowanie tą sprawą i tyle emocji wokół niej narosło. To ja od siebie tyle, teraz rozpoczynamy dyskusję. Bardzo proszę o zabieranie głosu i słucham państwa. Ja jeszcze chciałem pani sprawdzić, podniosła temat, że może tak być, że nie to będzie lekarza. Takie są. Ten temat był kilkakrotnie poruszany również na spotkaniu mnie w Szurowie, kiedy były rady sołeckie, kiedy była pani sołtys Buchałowski i państwo radni tutaj z terenu Klementowic i Buchałowic. Ja kilkakrotnie powtarzałem, że nie po to ten budynek remontowaliśmy. Ze środków unijnych to wykonaliśmy jako jeden z nielicznych ośrodków, że mocno się starałyśmy o te pieniądze, ponieważ pierwotnie tych pieniędzy na tak zwane SPZOZy publiczne miało nie być. Po prostu regionalny program operacyjny z tamtego czasu początkowo przymiarki do tego programu nie przewidywały, żeby były przeznaczane pieniądze na modernizację publicznych SPZOZów, bo tych publicznych SPZOZów w województwie lubelskim jest bardzo niewiele, ale nasze kontakty z Urzędem Marszałkowskim i właśnie przedstawianie, że takie publiczne SPZOZy są, na przykład jak w Kurowie, które obejmuje Kurów i Klementowa. I to spowodowało, że ten zapis do RPO, do Regionalnego Programu Operacyjnego na szczeblu województwa, uległ zmianie, że zapisano, że może być dofinansowana również modernizacja budynków SPZOZów publicznych, a nie tylko budynków, ponieważ my kupowaliśmy również i sprzęt i kupowaliśmy system informatyczny, także to było takie pełne wyposażenie. Stąd też no, ja nie widzę możliwości takiej, żeby ośrodek w Klementowicach nie funkcjonował. Jest on połączony systemem ze środkiem w Kurowie, stanowi jeden system, jeden ZOS. I sobie tego nie wyobrażam, bo jakbym sobie to tak myślał, że tutaj ten ośrodek zlikwidować, no to pewnie byśmy tego nie remontowali. Także to było zrobione z myślą, żeby ten ośrodek służył tej części gminy, tej społeczności gminy, jak tamten w Kurowie pozostałej części. I to tak ma funkcjonować. Inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby tu ośrodek zadał takie też na tym spotkaniu takie sformułowanie, że może na dzień będzie, może na dwa. Proszę państwa, nie będzie na dzień, na dwa. Musi być to ośrodek na cały tydzień, tak jak do tej pory ten ośrodek był. I jak powiedziałem, ja innej możliwości nie widzę. Problem w tym, jak powiedziała pani dyrektor, żeby poszukać lekarza. I to jest, w tym jest problem. Jeśli państwo macie kogoś, to my chętnie z takiej propozycji skorzystamy, będziemy z taką osobą chętno do tego, żeby tutaj pracowała z lekarzem takim rozmawiać. Także jedyny problem, jaki jest, proszę państwa, to problem zatrudnienia lekarza w tej chwili, bo wydaje się, że w związku z tak dobrą propozycją, jaką doktor otrzymał, której my nie jesteśmy w stanie przebić. Po prostu sprawa odejścia doktora, tak mi się wydaje, jest definitywna. Chociaż na tym spotkaniu doktor Piotr podkreślał, że jeśli od tamtego pracodawcy dostał takie pozwolenie, żeby na przykład mógł na dzień tutaj przyjmować, to chętnie by to robił. Chociaż powiedział, zastrzegał się, że to jest tylko takie jego przemyślenie, ale wiadomo, że tam decyzję będzie podejmował dyrektor i on musi się znaleźć w tamtych realiach, bo tam będzie zatrudniony na umowę o pracę. Stąd też to nie jest takie pewne, chociaż takie deklaracje niewiążące ze strony doktora były. Dobrze, proszę pani.
Może ja trochę przybliżę, dlaczego większość z nas, nasze poczucie bezpieczeństwa po prostu zostało zachwiane i to bardzo mocno. Bardzo dziękujemy za wyremontowanie naszej przychodni, bo rzeczywiście z przyjemnością przychodzi się do lekarza i mamy też świadomość tego, że ten budynek w pełni też nie jest wykorzystany, prawda? Ale skąd się bierze nasze poczucie niepewności? Pani dyrektor, mówi się cały czas, że nasz doktor zatrudniony do nas, powiedzmy sobie szczerze, nasz doktor, ale tylko 4 dni w tygodniu do tej pory. My jako pacjenci nie protestowaliśmy nigdy, że dlaczego ten doktor jest zabierany do Kurowa dość często. Dlaczego nie ma go w piątek? Dlaczego nie ma go przed weekendem? To są bardzo często problemy wielu pacjentów, że jeżeli się ktoś rozchoruje w czwartek po południu, to ma piątek, sobotę i niedzielę. Wiadomo, że Piotr Dytkowski, doktor, dawał nam takie poczucie bezpieczeństwa i cieszę się tutaj takim zaufaniem, że większość pacjentów, czasami może nieracjonalnie, czekało do poniedziałku, żeby pójść do doktora Dytkowskiego. I teraz jest tak, że Państwo nas zapewniacie, że Pani Dyrektor się stara, żeby znaleźć nowego doktora, prawda? Ale my jako pacjenci, co mamy powiedzieć dzisiaj, skoro w środę doktora Dytkowskiego nie będzie, bo będzie przyjmował w Kurowie? Więc Pani Dyrektor, my nie czujemy się pewnie, że Pani naprawdę chce naszego dobra, bo odnosimy wrażenie, ja rozumiem, że może przychodnia w Kurowie jest ważniejsza, ale jeśli w Klementowicach jest zapisanych 2100 osób i jest zatrudniony jeden lekarz. Nie wiem, ile jest w Kurowie, około 5000? Nie, 7600-7800. Ale to jest razem z Klementowicami. No to jeśli u nas jest 200, no to 7,5 jest w Kurowie. 5,5 jest w Kurowie. Ale lekarzy jest, ja już nie mówię na jakich etatach, ale wszyscy wiemy, że 5. Tutaj jest 1, tam jest 5, prawda? Są urlopy w Kurowie, ale nasz doktor musi pójść do Kurowa. Jak nasz doktor jest na urlopie, to nikogo nie ma do naszych pacjentów. I pani doktor, powiedzmy sobie szczerze, ale nasi pacjenci są obsługiwani w ten sposób, że nawet jeżeli są przepisywane leki, to na 2 tygodnie, dopóki doktor Dytkowski nie wróci. I mówimy teraz o tym, że to są powody ekonomiczne. Odejście doktora. Ale pani rektor też wie dobrze, że były sygnały, że mówiliśmy o tym, jak ktoś stanął z boku i spojrzał na to, jak pracuje doktor Dytkowski, to była to tylko kwestia czasu, kiedy on tego nie wytrzyma. Bo odkąd odeszła doktor Kozak, to w naszej przychodni zaczęło napływać bardzo dużo osób spoza Klementowic, spoza Kurowa. Doktor wszystkich przyjmował. Po Kurowa przyjmował. Ale przecież to kwestia czasu. Dlatego nie wiem, czy to są tylko i wyłącznie względy ekonomiczne, czy jednak nie wiem dlaczego. Bo jeżeli ktoś przyjmuje 2 razy więcej pacjentów, ja rozumiem pani dyrektor, że to nie jest tak, że doktor ma obowiązek przyjąć wszystkich. Ja to rozumiem, bo są pewne ilości, tak, pacjentów, chociaż nigdy nie wiadomo, czy ten 51 to nie jest bardziej potrzebujący niż ten 1. Ale jest pytanie, czy on przyjmując naprawdę bardzo dużo osób, co można sprawdzić, bo przecież mamy komputery wszędzie, prawda? Czy on był wynagradzany 2 razy więcej niż inni? Bo może on nie czuł tutaj żadnej satysfakcji też finansowej i dlatego szukał czegoś innego. To jest jedna kwestia, jeśli chodzi o doktora Dytkowskiego, ale to, o czym mówimy, mleko się rozlało. Doktor podpisał umowę i doktor będzie musiał odejść. Nie wiem, tutaj pan wójt nam mówi, że jeśli będzie wola doktora i taka możliwość, mamy nadzieję, że wyrażą państwo zgodę, żeby przyjmował, jeśli będzie taka możliwość. Będzie całą dobę przyjmował. Ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Doktor podpisał umowę. Doktor musi podjąć pracę. Jeśli będzie mógł nas przyjmować, przyjeżdżać do nas, my będziemy bardzo zadowoleni. Ale my się po prostu boimy o to, czy ktoś się o nas jeszcze zatroszczy. Bo do tej pory troszczył się o nas Piotr Dytkowski. A
I proszę nie patrzeć na mnie, że ja prowadzę aptekę i w tym mogę mieć jakiś interes. Apteka nie jest po to, żebym ja sobie miała miejsce pracy, tylko apteka funkcjonuje w takich miejscowościach tylko przy przychodni. Ale to nie jest najważniejsze. Ja też jestem pacjentką. Ja też jestem pacjentką. I dlatego moje poczucie bezpieczeństwa legło, po prostu. My się po prostu boimy. Dlatego jest nas tutaj tyle i to nie są wszyscy. To nie są wszyscy. Bo my mamy pacjentów od małych leżących w łóżeczku i takich, którzy leżą w łóżkach, którzy byli wszyscy, czy bogaty, czy biedny, czy pachnący, czy śmierdzący, wszyscy, do wszystkich doktor podchodził z szacunkiem. Do wszystkich. Mamy świadomość tego, że odchodzi od nas osoba wyjątkowa. Bo takich ludzi jest niewiele, doktor Piotr, bo wszyscy go znamy, więc wiemy, jaki jest, prawda? I my mamy świadomość tego, że będzie trudno znaleźć. Ale proszę zrozumieć nasze emocje. Proszę nas zrozumieć. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam dodać do tego, co powiedziała pani Alicja i tego bezpieczeństwa, że sytuacja Klementowic jest o tyle też szczególna, że tu są dwa zakłady pracy, które, no nie wiem, tak jak to się mówi, w razie czegoś potrzebują natychmiastowego zaopiekowania. Dwie chłodnie, znaczy trzecim zakładem szkoła, piekarnia, dwie szkoły, w tym w jednej są cudzoziemcy. Którzy, żeby dostać się do jakiegokolwiek lekarza, musieliby, nie wiem, wyprawę całą, a każdy wie, że dostanie się do Prowa jest trudniejsze niż do Warszawy. To tyle jeszcze, bo to teraz słucham. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan. Bo tutaj zostało kilka różnych spraw poruszonych. Wydaje mi się, że na pewne rzeczy trzeba też... Nie mamy żadnej... Postaram się, na tyle, ile będę mogła, postaram się mówić głośno. Zostało poruszone kilka kwestii, prawda? Może na razie na temat organizacji pracy, jak to wygląda. Proszę Państwa, tutaj przyszłam do pracy przed 10 laty. I zastałam pewną organizację pracy, która była stworzona przez poprzednią dyrekcję. I to, tak jak to było zorganizowane, to mniej więcej zostało w ten sam sposób. Czyli lekarze pracujący, jedni pracują przed południem, każdego dnia w tygodniu, jeden z lekarzy pełni dyżur popołudniowy. Czyli jest to praca do godziny 18. Od godziny 12 do godziny 18 jest to wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy z lekarzy miał swoją popołudniówkę i każdy z lekarzy pełni tego rodzaju dyżur. Doktor Piotr też miał popołudniówkę. Najpierw była to środa i pracował w środę godziny z 12 do 18. W momencie, kiedy został radnym powiatowym i w środę miał zajęcia właśnie w Radzie Powiatowej, wystąpił do mnie z prośbą o to, żeby zmienić ten dzień. No i wtedy jedynym dniem, który pasował i jednej i drugiej stronie, był piątek. I tak to funkcjonowało przez wiele lat. W pewnym momencie doktor Piotr zwrócił się do mnie z prośbą o to, żeby w dniu, kiedy pracuje po południu w Kurowie, nie pracował już w Klementowicach, tylko od godziny 12 do 18 pełnił ten dyżur w Kurowie, ponieważ tak będzie mu wygodnie. Wtedy pytałam, czy na pewno to jest dobry pomysł. Doktor powiedział, tak, ja sobie poradzę z tym wszystkim, to jest dobry pomysł. Poprosiłam, żeby zgłosił to na piśmie, ponieważ bałam się ataku ze strony państwa, że będzie zarzucone mnie, będzie postawiony zarzut, że ja doktora zabieram na piątek na cały dzień. I doktor złożył to na piśmie i ja na piśmie to mam, nie mam w tej chwili przy sobie, ale jeżeli pani jest zainteresowana, zapraszam do Kurowa i udostępnię pani to prośbę doktora. Ja, proszę pana, już tłumaczę, nie ma 5 lekarzy. Nie ma. Pani jest 6. Pracuje doktor Kucharska na całym etacie, pracuje doktor Budzyński na pół etatu i pracuję ja, która mam pół etatu. Ale momencik, pracuję ja, która mam pół etatu w ramach pracy z pacjentem i pół etatu w ramach zarządzania. Czyli to w sumie jest jeden etat. Czyli to jest 3 etaty w Kurowie, nie 5, tylko 3 etaty w Kurowie. Słucham? Doktor Kucharski pracuje jeden dzień w Kurowie.
Jeden dzień w tygodniu, doktor Dybkowski, prawda? Tak, nie mówmy o pełnych etatach, bo ilość lekarzy pracujących jest równa etatowi. Spokojnie, proszę Państwa, ja poproszę, żeby nie przekrzykiwać się, bo to nie... wszystko tutaj odpowiedzieć, bo Państwo krzyczycie i ja staram się to wytłumaczyć, że jeden lekarz to nie jest równy jeden etat. I chcę to właśnie tutaj powiedzieć. I doktor Dytkowski, który pracuje tak samo na pełnym etacie. Te 2100 osób to nie są tylko osoby, które są zapisane tutaj z Klementowic i z okolic. To są również pacjenci kurowscy. Pani ma dane z systemu SHOI, gdzie po prostu jest 2100 pacjentów, są to pacjenci doktora Piotra Dytkowskiego. I są to pacjenci i tutaj mieszkający, i w okolicy, i w Stoku, to jest chyba gmina Końskowola, prawda, i Karmanowice, i Buchałowice, to jest gmina Turów, i również osoby z Kurowa. Cała ta grupa to jest 2100 osób. Natomiast pacjentów w Klementowicach jest około 1700 osób. Bo te dane były sprawdzane i to mniej więcej wiemy. Mówicie Państwo, że przyjeżdżali tutaj pacjenci z Kurowa. Owszem, przyjeżdżali, ponieważ w Kurowie doktor Piotr jest tylko jeden dzień w tygodniu. Natomiast pacjenci, którzy wybrali porady doktora Dytkowskiego, no mają prawo przyjechać również do Klementowic w celu uzyskania porady. Czy jest Pani świadoma, że ci, co nie wybrali pana doktora Dytkowskiego, też przyjeżdżają? Proszę pana, nie jestem w większości. Nie jestem w stanie stwierdzić, co przyjeżdża, bo to jest. Nie, interesuje mnie to, ponieważ ja mam podgląd. A pana grupa to interesuje? Bo ja mam podgląd, proszę pana, ja mam podgląd. Czy pan wie, że połowa pacjentów z Kurowa to są pacjenci Piotra Dytkowskiego? Pan nie przesadza. Większa połowa, przepraszam, większa połowa. Ponad 4 tysiące. Dlatego, że jest problem przyjęcia w Kurowie. Ja im zapłacę, Pani Dyrektor. Proszę Państwa, dajmy zobaczyć, bo inaczej nic nie zostało. Owszem, przyjeżdżają pacjenci z Kurowa, którzy są zapisani i mają takie prawo. Ja tego nie zmienię, nie jestem w stanie tego zmienić. Także to jest ta jedna kwestia. To mamy nie tak. Mirek, chcę. Proszę Pana, no. Jest więcej wart niż tych 5 razem. Zawsze przyjmie i znajdzie miejsca. Bo ja lekarzami. Ile w Kurowie, przepraszam, ile w Kurowie jeden lekarz przyjmuje osób na danej zmianie? Proszę Państwa, więc ja chciałam tylko zapytać o osób. 15, proszę Państwa, czy rzeczywiście do doktora jest zapisanych dziennie około 50-55 pacjentów? Tak mniej więcej to wygląda. Proszę mi powiedzieć szczerze, z ręką na sercu. Czy wszystkie te osoby przychodzą do doktora po poradę, do poradni? Tak. Czy jest to pan zapisywanie recept? Czy jest to pan recept? Przepraszam bardzo, ale jeżeli recepta się kończy, leki się kończą, to również to jest porada i uzyskanie dalej przyszłości leczenia. Bo Państwo mnie atakujecie i nie dacie sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy. Fizycznie, takich prawdziwych wizyt lekarskich, które polegają na przyjęciu pacjenta, zebraniu wywiadu, zbadanie pacjenta, zaordynowanie leku, wypisanie ewentualnie zaleceń, nie jest 50-55 dziennie. Jest to mniej. I naprawdę weźcie Państwo, zastanówcie się i z ręką na sercu, że tak nie jest. Dużo jest wizyt tak zwanych receptowych. A to w Kurowie takich wizyt nie ma. Takie same są w Kurowie, jak i w Klementowicach. Ale proszę Pani, Pani mówi o samych półprawd. Nie mówi Pani prawdy, tylko mówi Pani to, co Pani jest wygodniej mówi. Panie Robercie, spokojnie, niech zakończy Pani. Ale tego nie można słuchać. Ja też wiem, że niektórzy z Państwa mówią, jesteśmy dobrymi pacjentami. To są słowa Was. Jesteśmy dobrymi. To ja cytuję to, co powiedział pacjent. Jesteśmy dobrymi pacjentami, bo nie widziałem się z doktorem ze dwa czy tam rok czasu, ale recepty mam przepisywane. Czyli nie ma tych wizyt. Nie. Ale to nie jest. Na wizycie na 3-4 miesiące w tej chwili. Jeżeli, przepraszam, jeżeli doktor idzie na urlop, nie ma lekarza, w jaki sposób ludzie mają korzystać z leczenia? Proszę Panią, tylko tyle, że przepisać trzeba receptę do przodu. Dlaczego ośrodek zdrowia Pani nie dała żadnego lekarza
na okres urlopów. Proszę panią, doktora, dlaczego nie ma? Gdybym ja miała tych lekarzy w okresie urlopowym, nie. To z pewnością by tak było. Okres urlopowy to jest tak, że nie idzie jeden lekarz na urlop, tylko idzie dwóch lekarzy na urlop i wtedy obstawienie całego tygodnia, a jeszcze jeżeli wypadnie choroba, jest to po prostu cięższe. Przepraszam panią, natomiast dla wszystkich pacjentów ośrodek zdrowia w Kurowie pełni dyżur od godziny 8 do godziny 18. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli jest to nagła wizyta, to nigdy państwo nie zostaniecie odesłani. Jeżeli jest to nagła wizyta potrzebująca wizyty w danym momencie. Proszę się spróbować zarejestrować, jeżeli u nas lekarza nie ma i w Kurowie. Jeżeli w Kurowie jest 5 lekarzy i doktor Dytkowski jest tam potrzebny, bo idzie jeden lekarz na urlop, on musi jeszcze tam korzystać i tam zastępować, to u nas jak jest jeden lekarz, żadnego lekarza nie ma, że przyszedł na 3 godziny dziennie, coś tu nie w porządku i pani czaruje po prostu. Nie, wystarczy spojrzeć w jaki sposób jest grafik układany w okresie urlopu. Spokojnie, zawsze. Czyli pani też że nie jest to w pani interesie, tak? Dwóch lekarzy pracuje w godzinie przedpołudniowej i jeden lekarz pracuje w godzinie popołudniowej. Pani ma 6 na każdy dzień jednego. Czy pan rozumie, że jak jest okres urlopowy, tych lekarzy nie ma? To jest kwestia organizacyjna. Przepraszam bardzo. Nie ma tylko dla Klementowic, tak? Dla Kurowa są zawsze. A dlaczego? Powie mi pani jedną datę, kiedy był zastępski lekarz u nas w Kurowie. Powie mi pani. Wymieni pani rocznik, datę. Proszę powiedzieć. Nie mówię o specjalistach już, bo ginekologa u nas w gminie, proszę państwa, nie ma żadnej kobiety, bo nie mamy ginekologa. Kiedyś był, teraz nie ma. Ale to czyli jest naprawdę rola. To jest pani rola. Tylko i wyłącznie. I pana wójta. Tylko i wyłącznie. Proszę panią, pani po prostu nie zna ustawy i nie zna zasad organizacji. Pani doktor, chciałem się panią zapytać. To są podstawowe świadczenia opieki medycznej z POZ-u. Nigdy Kurów nie miał ginekologa. Nigdy. I to był lekarz ginekolog SPZ-u Puława. I ten ginekolog pracował u nas tylko jeden dzień w Kurowie, ponieważ SPZ-u Puława wynajmowało u nas gabinet dla lekarza. W momencie, gdy się zrobiło ciężko z lekarzami, nie było specjalistów, ZOS Puławy likwidowały wszystkie gabinety w rejonie. W ten sposób został zlikwidowany gabinet ginekologiczny w Markuszowie, w Kąskowoli i w Kurowie. Nigdy to nie było w strukturach POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej SPZ-u w Kurowie. Nigdy. Państwo tego nie rozumiecie, ale taka jest prawda. I teraz tak, żebym ja zatrudniła ginekologa i żebym utworzyła gabinet, muszę najpierw stworzyć całe wyposażenie gabinetu ginekologicznego, zapewnić etat 5 dni w tygodniu, 2 dni po południu, 1 dzień i 3 dni do południa i wystąpić o kontrakt. I ale Nie warto, tak. A próbowała pani dostać? Nie, ponieważ nie ma ginekologów, których jestem w stanie zatrudnić i nie mam pieniędzy na to, żeby wyposażyć. Żeby wyposażyć gabinet ginekologiczny. A czy pani sobie zdaje sprawę z tego, ile kosztuje wyposażenie gabinetu prywatnego, gabinetu ginekologicznego? Ile kosztuje? Ja uważam, że powinien być ginekolog, tak jak jest stomatolog, tak powinien być ginekolog. Stomatolog tak samo pracuje w odrębnym kontrakcie, kontrakt stomatologiczny. I te gabinety, tak samo gabinet stomatologiczny pełni, pracuje od początku, kiedy jest SPZ w Kurowie, prawda? I ten kontrakt już jest. On jest i funkcjonuje od początku, od 2000 roku. Jest gabinet stomatologiczny. Jeszcze raz państwu mówię, gabinetu ginekologicznego w ramach SPZ w Kurowie nigdy nie było. To wszystko było z SPZ w Puławy. I całe wyposażenie, i fotel ginekologiczny, i sprzęt, to było wyposażenie SPZ-u w Puławach. Ale jednak, wszystkie gabinety ginekologiczne zostały zlikwidowane w momencie, kiedy były braki lekarzy. I SPZ-u w Puławach zlikwidował te gabinety. Pan doktor, żeby dał skierowanie do specjalisty, czy na badania, to ostatnio, jak prosiłam, bo tam był problem mojej mamy, prosiłam o badanie,
jakby poszerzone, bo tam jest sprawa jeszcze innych chorób. Pan doktor tylko przypisał, dał mi skierowanie na to, co musiał, wyjął biedny taką kartkę, czy wpisał krzyżyk, bo nie może, bo limity, bo nie wolno więcej. No to jest problem u nas tych pacjentów i są limity. I za te limity podejrzewam, które przekroczył, też tam słyszymy, że został jakoś ukarany. Więc ja może taki lekarz pracować, jak my mamy w ogóle do tych specjalistów chodzić. Więc proszę, już Państwu odpowiadam. Ja się muszę posłużyć tutaj ustawami, bo proszę Państwa się cieszę. Komunikat dla świadczeniobiorców, pacjentów dotyczących zasad uzyskiwania skierowań na badania diagnostyczne. W związku z sygnałami pacjentów, to jest z funduszu pismo, w związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w uzyskiwaniu skierowań na badania diagnostyczne oraz przypadkami odsyłania pacjentów porami specjalistycznych po skierowania na badania do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina zasady uzyskiwania skierowań na te badania, badania diagnostyczne. Pacjent ma prawo do świadczeń diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanej na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz, który pracuje w ramach umowy z funduszem. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czyli taka działalność jak nasza, kieruje na badania diagnostyczne w związku z prowadzonym leczeniem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ nie kieruje na badania zlecone przez lekarza specjalistę bądź lekarza z prywatnego gabinetu. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarz wystawiając skierowanie na badania powinien wskazać świadczeniobiorcy miejsce ich wykonania. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje. Tu są przywołane podstawy prawne. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2020 roku o świadczeniu zdrowotnym w ustawie miała Pani dobrego lekarza. Czy by odpowiednio Pani doceniła? Tak, proszę Pani. To znaczy? Chyba nie. Jeżeli Pan doktor miał tylu pacjentów, a innym mniej, to różnica finansowa była jaka? Nie pytam, ile zarabiali, tylko była jaka różnica. Nie będziemy w tym momencie rozmawiać. Ja nie pytam, ile zarabiali. Ale tak, my nie pytamy, bo to mamy innego lekarza. My tego, na Pani zadanie, ale to tak będzie. Bo Pani po to jest. Dołącza do skierowania. Wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych konsultacji będące w jego posiadaniu umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania. Istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu. W przypadku skierowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego przez felczera ubezpieczenia zdrowotnego przepis ustęp pierwszy stosuje się odpowiednio. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dalszej opieki w danym badania pacjentowi są potrzebne do postawienia diagnozy wstępnej, ma obowiązek takie skierowania wydawać. Ale i te badania, i te badania, i te
badania są wydawane. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby były przepisywane w poradnik OZ-u zalecenia, czyli skierowania na badania z poradnik specjalistycznych, z poradnik z gabinetów prywatnych i badania do zabiegów operacyjnych. Tego nie ma w ramach ubezpieczenia, w ramach kontraktu POZ-u. A jest też coś nagrody nadana za takie dużą ilość właśnie takich nie kierowań? To tylko w Kurowie jest nadana, tak? Jest tylko rozmowa na ten temat, że musimy... Śladu już nie ma, rozumiem. Stosować się do pewnych zasad, prawda? I takie rozmowy w momencie wejścia w życie ustawy, a to jest rok 2009 czy 2008, od tego momentu my systematycznie wszyscy 2, 3, 4 razy w roku. Spotykamy się i omawiamy, jak to wszystko wygląda. I teraz tak, proszę Państwa, to wygląda, niestety finansowanie jest określone. Wszystko to, co należy się do ramach ustawy, to. Ale dajcie mi Państwo dokończyć, bo wy mnie zakrzykujecie i pozwolicie. Panie Mirku, spokojnie. Tyle jest potrzeba do postawienia wstępnego rozpoznania i do prowadzenia leczenia. To jest w ramach procedur i na to dajemy skierowania. Natomiast nie ma przepisywania badań od specjalistów, nie ma przepisywania badań z gabinetów prywatnych i nie ma przepisywania badań do zabiegów operacyjnych, bo te świadczenia macie Państwo zapewnione, ale nie w POZ-cie. One są w innych punktach zapewnione i trzeba z tego wykorzystać. Natomiast jeżeli się mnie Pan pyta o ten sposób finansowania, o ten sposób wynagradzania i tak dalej, to ja Państwu też powiem. Jeżeli mamy wystawiane faktury na poszczególne, za poszczególne świadczenia, za poszczególne jakieś takie, no nie wiem, faktura na zewnątrz, czyli badania laboratoryjne, ODR, inne badania, my te faktury musimy pokryć. Na czym polega finansowanie i tak dalej i na czym polega wypłacanie? Wypłacanie w SPZ w Turowie jest regulamin wynagradzania, który też został stworzony za poprzedniej dyrekcji. Jednym ze składników wynagradzania jest premia. I teraz tak. I teraz proszę nie. Ja to po prostu utrzymałam, bo uważam, że te zasady są bardzo dobre. I jest tam jeden punkt, tak zwana premia. I jest wyraźnie powiedziane, że pracownikowi SPZOS w Kurowie przysługuje premia w granicach od do, w zależności od zasług i od możliwości finansowych SPZOS-u. Jeżeli tych możliwości finansowych nie ma, to po prostu premie są mniejsze. Jeżeli są, premie są wyższe. Ale mogę Panu odpowiedzieć, że dr Piotr od początku swojej pracy do chwili obecnej dostał 100% wszystkiego, co można było dostać. Jeżeli to Pana satysfakcjonuje, to też dostał premię w 100%. Ostatnio może Pani powiedzieć? Też dostał 100%. Natomiast cały czas mówię i tłumaczę lekarzom, że jeżeli dojdzie, to nie będziemy realizować świadczeń według ustawy, to w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że tych pieniędzy na premię nie będzie. I to jest realne zagrożenie. I ja o tym mówię i mam obowiązek o tym mówić, żeby nie było później zaskoczenia. Tak to wygląda. Ustalmy kolejność. Pani Jadwiga i potem Pana poproszę. Proszę Pani. Ja jestem jedną osobą, która żyje 10 lat dzięki Piotrowi lekarzowi Wielkowskiemu. Dostałam skierowanie. Więc mamy szczęście wielkie, że ten lekarz u nas dostał się i pracuje. Bo w Kurowie to już bym na pewno nie żyła. Jak jestem w Kurowie dwa razy z Pan, to albo dzwoniłam, już nie ma miejsc, albo będę dzwoniła, a choroba, wierzę na człowiek jest chory, nie czeka, nie czeka. Bo ja jestem dziś chora, ja chcę dziś dostać się do lekarza. Więc myślę, że wszystko Państwo zrobicie, żeby lekarz Bydgoski do nas wrócił. Bo tu nie tylko od nas ludzie, to nie nasz tylko lekarz. Pół Kurowa, na razie nie wypowiadam się, jak ludzie mówili, tylko na razie zostawiam to dla siebie. Nie tylko Burów jest tu, tu są przedstawiciele Chrząkowa, wszelkich wsi, bo za późno się dowiedziemy o tym. A nasz zobacz, to jest jeden wyjątkowy, który się znalazł tu. I część, proszę. Ja wcale nie przeczę, że jest wyjątkowy. Tak, ale i pan doktor Judyn jest wyjątkowy. Bo który nic nie doktor Judyn 21 roku. Dlatego ma 50. A jak nam ludzie mówią, że dyrektor dostał kary 4000 za to, że skierowania, to też mamy w to wierzyć. Przepraszam, jeszcze raz, bo nie usłyszałam, za co dostał karę. Że to, co pani ostatnio dopisała na niego. Doktor dostał karę za te skierowania.
Nie, proszę panią, to nie jest prawda. A pani wie, że ten recept wypisywał? To dlaczego pani pani powiedziała, że recept mówi? Pani nieprawda. Proszę panią, ja mówię tak, jak jest. I mówię tak. Proszę państwa, proszę państwa, ja widzę, że nie ma, że ja bym nie będzie państwu powiedziała. Państwo jesteście nastawieni bardzo agresywnie do mojej osoby. Obwiniacie mnie za to, że doktor podjął tego rodzaju decyzję, a nie inną. I co ja bym nie powiedziała, to będzie źle. Także no, w tym momencie to widzę, że państwo jedynie macie rację i nie ma sensu, żebym ja dalej coś mówiła, bo nic do państwa nie będzie trafiało. Także no, poproszę pana. Pana proszę. Pani proszę mi dać wypowiedzieć się. Pani mi prawa do pana. Proszę pana. Naprawdę nie jest prawda. Ja rozmawiałem z doktorem Dystkowskim, rozmawiałem z panią dyrektor. I nikt nie, tego nie potwierdził. To jest po prostu plotka, te 4 tysiące. To jest po prostu plotka. Przecież to można sprawdzić. Dokumenty są na to, że nie ma takich kar. Nie ma takiej kar. Dobrze, poprosimy pana. Poprosimy z najbliższego osobowego. Przepraszam bardzo. Ja też zgłosiłem się do pana doktora o skierowanie do chirurga, bo coś mi po wypadku urosło, takie nie wiem, to czynę, no dobra. Pan Piotr od razu mówi, siadaj na stołek, bo skierowanie dostaniesz. I sam mi to zrobił z pielęgniarką. I takiego dobrego człowieka usuwać, to ja nie wiem, komuś to nie zależy. Ale nie usuwa, proszę pana. No to ale dlaczego? Nie ma. Bo właśnie, dobrze, który się likwiduje. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Ja ci powiedzieć chciała pani, że będzie pani poszukiwać lekarza. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że poszukiwanie polega na finansach. Żaden doktor nie przyjdzie tu za takie pieniądze, jak pracował doktor Rytkowski. Jeżeli myślę, że jeżeli pan doktor będzie zaproponowany jakąś wyższą stawkę za swoją godziwą pracę, za swoje poświęcenie, na pewno by został. Czy z państwa strony były jakieś propozycje? Proszę panią, pierwsza sprawa, nie stać nas na większe pobory. To jest pierwsza sprawa. Sprawa, doktor Wytkowski w ogóle nie negocjował stawki, ponieważ podpisał wcześniej umowę z Dęblinem. Przy takich propozycji, jaką dostał, no nie negocjował teraz żadnych stawek. Proszę panią, no na takiej samej pracy, jak miał doktor, przyjeżdżają lekarze z Dublina i zatrudniam tak samo lekarzy z Dublina. Nie wiem jak długo, ale być może... Proszę państwa, no nie słychać jak krzyczymy. Problem z lekarzami w Kurowie. Tego nie. Zaraz chwileczkę, sekundeczkę, niech dokończy jedna osoba. Proszę dać dokończyć. Myślę, że społeczność widziała poświęcenie pana doktora. Czuł się trochę poniżony, zagubiony w tym wszystkim. Dlatego podjął taką decyzję, a nie inną. A nie sądzę, że zagubiony nie należy do takich charakterów, że się czuł zagubiony. Tym bardziej nie przez nikogo. A czy to nie chodzi o to, że na drugi rok, jak nie będzie lekarza, zamkniemy ośrodek, bo nie ma lekarza? Bo nie mamy dentysty i lekarza. No zamykajmy wszystko. Są plotki, no ja nie jestem w stanie dyskutować z plotkami. To nie plotki, tylko przypuszczenia z tego, co działać. Pani twierdzi, że druga pani lekarza z Lublina, tak? Poszedł pani, właśnie doktor trafił się z Lublina, ugryzał mi pszczoła, poszedł do niej, ona mi jakieś tam medykamenty, medycyny niekonwencjonalne przypisała, a mi opuklizna zeszła do domu, pojechałem na partyzantów ten sam dzień, dostałem 2 zastrzyki rano, bo po wszystkim. Ale trzeba nie patrzeć skąd jest lekarz, tylko to, jaki jest fachowiec, bo z Lublina lekarz nie będzie na wieś przyjeżdżał. Dobry lekarz. Dobry lekarz. Pani doktor, ja trafiłem do lekarza właśnie z Lublina, który przyjeżdża. Przyjmuję. Dostałem leki najnowszej generacji. I po miesiącu czasu wylądowałem w szpitalu. Dobrze, ale nie rozmawiamy o problemach leczenia, tylko o problemach. Tak, są fachowcy. Tak, to było bardzo ważne. Proszę bardzo, pani minister. Nie wiadomo, że za te pieniądze nie przyjdzie tu do mnie. I te pieniądze, które by pani dała doktorowi Dziwkowskiemu, musi pani dać nowemu lekarzowi. To nie ma innej opcji. Nikt więcej nie przyjdzie za taką pracę ciężko, co by pan to mógł. I te pieniądze pójdą do tego, że innego, a nawet szkoda panu.
naprawdę jedne i określone. SPZ Skórowie z filią w Klementowicach utrzymuje się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to określone pieniądze i działamy w ramach tych i tylko tych pieniędzy. Jeżeli doprowadzimy do deficytu budżetowego, to wtedy gmina ma obowiązek dopłacania, czego na gminę na to nie stać, i ma obowiązek przekształcenia tego ośrodka. I do tej pory udawało nam się to wszystko finansować tak, że było to wszystko spięte, ale działamy w ramach... Proszę się uspokoić, proszę Państwa, bo nie słyszę. Jeżeli nie ma tych pieniędzy, nie ma złotej ręki, niewidzialnej ręki, która doleje nam pieniędzy do budżetu. To jest, są proste określone zasady. Mamy się poruszać w ramach określonych pieniędzy. Nie mamy innych pieniędzy. Tak samo w drugą stronę. Pacjenci zostają, lekarza nie ma. Czyli poruszyło rzeczy, nasze składki ma do wydania, prawda? No będzie trzech w Kurowie, jeden u nas. No ale zaraz, się już. Kurowa u nas. Jak się po prostu nie zgadzamy się na to, żeby odszedł pan doktor, a waszym zadaniem jest, żeby go przekonać do tego. Proszę pana doktora Rutkowskiego, żeby został na pani. A jaka różnica finansowa była między lekarzami? Pytałam, pani mi nie odpowiedziała. Jaka różnica finansowa? Pan doktor miał tyle pacjentów, tak? A inny ile? O, 10-15. Co pani zrobiła, że... System wynagradzania w zależności od kompetencji lekarza jest ustalony. I jeżeli lekarz ma specjalizację, to kwalifikuje się do pewnej grupy tak zwanego wynagradzania. I tutaj premia dodatkowe na przykład? A premia tak samo jest w zależności od sytuacji finansowej zakładu pracy i od zasług lekarza. I doktor Grotman miał maksymalny lekarz. To musicie zrobić więcej, żeby po prostu pozostał. I tyle, od tego pan jest. Pan jest zrobił, pan jest zrobił, nie jest. Jeżeli pani ma braki budżetowe w domu, to tak samo pani... Ja składam ale jeżeli ja mam dobrego lekarza, dobrego pracownika, to mi go dbam. Po prostu. Proszę pani. Pani dyrektor, każdy ma swój zawód. Wykorzystuje go rzetelnie. Ludzie są powołani na stanowiska. Pani, pan wójt. Więc myślę, że skoro się obejmuje stanowisko, musi być rozwiązany problem, prawda? Jesteśmy na swoich stanowiskach, ale teraz jesteśmy na swoich stanowiskach, żeby to rozwiązać. Proszę Państwa, przestańcie traktować doktora jako zakładnika, bo w tym momencie traktujecie go jako zakładnika. To jest wolny człowiek, ma prawo do podejmowania własnych decyzji. Jeżeli chciał pracę w innym, może źle, bo to nie on nie chciał. Osiągnąć. Ale doktor Pieczyński
pacjentka nie odeszła dlatego, że coś ja nie tak działałam, tylko rozpoczęła specjalizację z chorób wewnętrznych. I taka jest prawda. I dziwi, nie dziwię się, bo państwo mają ją tutaj, przyjeżdża do rodziny i to naprawdę można wyjaśnić i można zapytać. I nie trzeba świadcza i dodatkowo. Chciałam zapytać panią dyrektor, czy doszło jakiekolwiek konsekwencje za przekroczenie limitów ustawianych skierowań? Że nie ma żadnych nagan, żadnych pouczeń, nic nie ma. Doktor Dytkowski ma... Mówicie o premiach, tak? 100% premii miał wypłacane i miał do tej pory wypłacane 100% premii. Doktor Dytkowski nie dostał żadnych nagany. Jedyne co, już panu mówię, jedyne co w ramach naszych tradycyjnych spotkań, które są organizowane od pewnego czasu, omawiamy sprawy i mówimy, przypominamy o zasadach realizacji umowy świadczeń w ramach Narodowego Funduszu. I to jest moim obowiązkiem, przypominanie tych zasad. Należy to do moich obowiązków. I mam obowiązek tego dopilnowania i mam obowiązek tego przestrzegania. I tyle państwu mówię i zawsze mówię. I na poprzednich zebraniach, które były w gminie robione i pacjenci pytali się mnie, jakie są zasady pracy w POZ-cie, jak to wszystko wygląda. Zawsze mówiłam i powtarzam, wszystko to, co jest potrzebne do postawienia diagnozy dla pacjenta, wszystko to, co jest potrzebne lekarzowi w POZ-u do prowadzenia leczenia, pacjent ma mieć zrobione. Natomiast nie ma przepisywania w POZ-cie skierowań z gabinetów prywatnych, z gabinetów specjalistycznych i do zabiegów operacyjnych, ponieważ to nie jest to źródło finansowania. Tu nie ma tych świadczeń. Te świadczenia są gdzie indziej. Te świadczenia są w gabinecie lekarza specjalistycznym i w leczeniu szpitalnym. Trzeba tylko realizować umowę zgodnie z ustawą i zgodnie z umową, jaką ja podpisałam z Narodowym Funduszem Zdrowia. I mam obowiązek zasad tej umowy przestrzegać. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę państwa. A może pani doktor Zmychać i wynegocjowała z Narodowym Funduszem? Czy pan w ogóle wyobraża sobie negocjowanie warunków z funduszem? No co roku słyszę. I ci, co są nieugięci, to już tam dadzą radę. Proszę państwa, mam takie pytanie do wszystkich, do pani doktor i do pana wójta. Ilu obecnie w Klementowicach urzęduje lekarzy i w jakim systemie? Obecnie? Tak. W chwili w Klementowicach pracuje jeden lekarz. Pan doktor? Pan Piotr Rytkowski. W ramach umowy o pracę, którą podpisał w samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w Kurowie. Ile dni w tygodniu? Pan doktor Piotr Dytkowski podpisał umowę o pracę z SPZOS w Kurowie i w tej chwili pracuje 4 dni w Klementowicach i 1 dzień w Kurowie na prośbę doktora, o którą prosił, no przed pewnym czasem, nie wiem kiedy to było, 2 lata temu, trudno mi jest powiedzieć, trzeba by po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Następne pytanie, kto jest drugim lekarzem i ile pracuje w tygodniu w Klementowicach? Nie ma proszę pana drugiego lekarza. Kto urzęduje w piątek? W piątek są tylko szczepienia dzieci zdrowych. To kto urzęduje w piątek w takim razie w godzinach określonych albo nieokreślonych? Jest jeden lekarz z Kurowa. Proszę państwa, jeżeli chodzi o filie, we wszystkich filiach czas pracy w filiach to jest minimum 2-3 dni. I to wystarcza do tego, żeby powołać filię. Klementowice są filią i tutaj jest lekarz, tak jak mówię, do tej pory, do pewnego czasu było 5 dni w tygodniu, z tym, że piąty dzień to miał pracę do godziny 11, a później miał popołudniówkę od godziny 15 do 18 w Kurowie. Tak to wygląda, bo musimy zapewnić opiekę medyczną do godziny 18 w ramach umowy z funduszem. I w pewnym momencie pan doktor Piotr Kowski poprosił o zmianę na grafiku i poprosił o to, żeby w piątek, w dniu, kiedy dyżuruję w Kurowie, pracować tylko w Kurowie. I poszłam doktorowi na rękę, wyraziłam taką zgodę i doktor pracował w Kurowie 5 dnia od godziny 12 do godziny 18. I to państwo doskonale wiecie. Teraz następne pytanie, proszę państwa. To pan wójt się zadeklarował, że ewentualnie pan doktor Dytkowski w rozmowach z wami prawdopodobnie będzie mógł przyjeżdżać raz albo 2 razy w tygodniu, jeżeli będzie mógł, a jeżeli będzie mógł przyjeżdżać, to teraz proszę nam to wyjaśnić. Kogo
w jakiej kolejności ma przyjmować na tyle tysięcy pacjentów, którzy są do niego zarejestrowani. Może pan woda. Proszę pana, pan Piotr nie powiedział o punktach tygodni. Powiedział, że ewentualnie, jeśli pracodawca z pracodawcą doszedłby do porozumienia, ja tak zrozumiałem, że mówił, zresztą było duże grono, tak Piotr wypowiadał te słowa, żeby ewentualnie jeden dzień w tygodniu mógł przyjmować. Pod warunkiem, że tak ułoży dyrektor tam grafiki, wyrazi zgodę na to oczywiście, że będzie to teraz już kończę dalej. To teraz jak to sobie państwo wyobrażają, pan dyrektor i pan Wójt, skoro pan doktor tu ma przyjeżdżać, ewentualnie przyjeżdżać, proszę nam tu powiedzieć, w jakiej kolejności ma i kogo przyjmować. Nie liczę, że pan doktor będzie przyjmował od najmłodszych do najstarszych. Są ludzie chorzy. Dzieci. I teraz jak państwo sobie to wyobrażają, skoro pan doktor odejdzie i przyjdzie ktoś inny? Który nie będzie chciał przyjmować. Właśnie o to chodzi. To jest to. Jeżeli pan doktor odejdzie, przyjdzie ktoś inny. Jak wy wyobrażacie sobie to technicznie? Dzieci małe, matki nieznające lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ludzie starsi, przez 15 lat czy 17 lat leżący się u doktora. W jaki sposób to chcecie rozwiązać? I wizyty domowe, przepraszam. Ale to jest normalna praca lekarza. Tak, proszę nam teraz, pani dyrektor, proszę nam teraz przedstawić, w jaki sposób pani dyrektor to chce rozwiązać i zapewnić mieszkańcom, pacjentom, nie tylko Klemikowicz, okolicznych wsi, żeby mieli przekonanie do tego lekarza. Proszę pana, ja państwa nie przekonam do niego. Przekonanie do danego lekarza to się nabyła w trakcie pracy. To dlaczego państwo, tak były pytania, nie zabiegali o to, żeby pan doktor Tytkowski został tutaj? Powtarzam to jeszcze raz, bo już były te pytania. Dlaczego jeszcze tego wcześniej nie robili? Proszę państwa, ja jeszcze raz powtórzę. Doktor Tytkowski podpisał umowę z nowym pracodawcą. Nie, dlaczego jeszcze tego nie robili wcześniej? Złożył 20 czerwca. Tutaj nie było możliwości jakiejkolwiek negocjacji. Zresztą mówię jeszcze raz. Nie jesteśmy w stanie zaproponować takich warunków finansowych, jakie doktor Piotr otrzymał ten rynek. Po prostu nie jesteśmy w stanie. Słucham? Trzeba było wcześniej rozmawiać z nim, a nie w ostatniej chwili, jak już doktor był wyprowadzony z równowagi, to jest szczęśliwy człowiek. To jest bardzo dobry człowiek, ale to jest bardzo i co? I myśleliście, że dwa lata znowu mi nie znowu wyprowadzicie i znów wróci do formy. Nie. Pan doktor szukał po prostu oferty lepszej oferty pracy. I to trzeba zrozumieć. Ma dwoje dzieci. Dzieci pójdą na studia. Studia kosztują. Wszystko co kosztuje. Nie dzieci się po prostu szuka. Cały czas lepiej płatnej pracy. Pani doktor, rozszczepienia. Powiedziała pani, w piątek szczepimy dzieci. O ile wiem, a parę lat już mam za sobą, to dzieci przed szczepieniem powinny być zbadane przez lekarza. Skąd wiadomo, że dziecko się nadaje do szczepienia, skoro tego lekarza nie ma? Trzeba jechać do Krowa. Nie, proszę panią, co piątek. Ale widzicie państwo, nawet nie jesteście zorientowani, jak funkcjonuje wasz ośrodek zdrowia. Co piątek przyjeżdżam do Klementowic i kwalifikuję dzieci i wykonujemy szczepienia. Proszę cię obrażać, proszę mówić. Tak, co piątek przyjeżdżam do Klementowic i wykonujemy szczepienia. No to się cieszę bardzo. Nie widziałam. Nie widziałam, bo nie macie piątek. Co będzie pani? Szczepienie moich dzieci badał pan doktor, nie pani. Ja pani jeżeli nie były dzieci szczepione w piątek, tylko były szczepione w innym dniu tygodnia, to wtedy owszem i tak było, ale to by wynikało z tego, że nie zawsze mogło być dziecko zaszczepione w danym momencie, bo czym chorowało, czy było po okresie choroby, czy w jakieś inne terminy. I pani Ania czasami wzywała niektóre pojedyncze dzieci, był doktor. Natomiast w piątki przyjeżdżam ja do szczepień dzieci i szczepimy i kwalifikujemy dzieci. Czyli jest jakaś informacja, że pani przyjmuje w piątek? Oczywiście, że tak. Ale gdzie? W ośrodku zdrowia w Klementowicach. Na tablicy nie wiem, dlatego jest takie zdziwienie ludności. Po prostu. A to proszę przeczytać. Proszę czytać informacje na tablicy. Ale proszę, że jest za dostarczyk pacjentów.
nie wierzy do tego, jest nie pan, ale pan Jasko, jeszcze pan na sali nie ma. Lekarz był ogólnie zadawany. No pani Ania by potwierdziła szczepienia dzieci z piątek i kwalifikacji i badania do szczepów. Prowadzenie szczepów. Ale pani dyrektor, pani przyjeżdża tylko do dzieci. Państwo nie wiecie, że pani dyrektor przyjeżdża, bo pani dyrektor przyjeżdża do dzieci, szczepi dzieci, ale jeśli ktoś jest chory, jeśli ktoś chce przepisać receptę, to w piątek nie może skorzystać z opieki medycznej. To o to chodzi, ale pani dyrektor... Można skorzystać z opieki zdrowotnej naprawdę w Kurowie. Łąkoć i Dęba, też Strząchów jest poza naszą gminą, ale też są pacjenci z Strząchowa, są i Klementowice. Jeżeli naprawdę w razie nawrót zachorowań, mieszkańcy z Bronisławki, nie wiem jaka jest to odległość, ale to jest znacznie większa odległość aniżeli tutaj Klementowice. Jeżeli mogą dojechać z Łąkoci, mogą dojechać z Strząchowa, to mogą również nawrót w przypadkach zachorowania dojechać do Kurowa. Ale pani dyrektor, ale pani pacjenci. O której godzinie mamy pojechać, żeby się dostać? Sprawa gorączkowa. Czy pacjenci są przyjmowani, aczkolwiek po uprzedniej zebraniu wywiadu, informacji i lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta i są przyjmowani. Ale też się zdarzają takie sytuacje, kiedy to niektóre osoby tutaj przyjeżdżają z Klementowic do Kurowa też i pomimo, że są zapisani i mają możliwość uzyskania porady, są niecierpliwymi pacjentami i chcą od razu z miejsca wejść do poradni bez czekania w kolejce. No też tak. Z Klementowic nie ma dojazdu do Kurowa. Starszy człowiek nie dojedzie. Są osoby, które biorą leki, nie mogą prowadzić władzy. Tam się chcą, a Violetkę... I obowiązkiem dzieci jest towarzyszenie osobie takiej starszej, która nie jest w stanie sama dotrzeć do zakładu opieki zdrowotnej, to obowiązkiem syna, córki i rodziny jest pojechanie z tym małym Ale pani dyrektor, ale mi chodzi o to, pani ma rację. To jest fakt, że jeśli komuś coś się stanie, będzie przyjęty w Kurowie. Ale faktem jest również to, że wypada nam w naszej przychodni jeden dzień. No wypada nam, dlatego że pani dyrektor się zajmuje przecież od godziny 13 tymi dziećmi, a od 8 do 13 u nas nie ma lekarza, więc powiedzmy sobie, że no ten jeden dzień nam wypada. No ale ja to nie wiem, co to jest. No ale no to dlatego w nagłych przypadkach jedziemy do Kurowa, ale jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej przychodni, to można powiedzieć, że jest jeden dzień mniej. Tak samo urlopy ale pani dyrektor, niech pani na to spojrzy. Urlopy lekarzy w Kurowie i w środę lekarz nasz jedzie do Kurowa, nie będzie w środę u nas lekarza, w piątek też nie będzie lekarza, bo jest tak jak jest, prawda? Urlop lekarza, do nas nikt nie przyjeżdża, więc mamy 2 tygodnie bez lekarza w naszej przychodni, prawda? Doktor wraca, to nie wiem czy wraca do nas, czy wraca jeszcze do Kurowa. No niestety, ale tak to funkcjonuje. Pani dyrektor, tak to funkcjonuje od lat. Ja nie mówię nic nowego przecież. Tylko, że my po prostu byliśmy też cierpliwymi pacjentami. Nikt z nas o tym nie mówił, że przecież to jest logiczne, że łatwiej jest, żeby jeden lekarz przyjechał do przychodni, a nie iluś pacjentów, żeby jechało do lekarza, prawda? Nikt z nas się nie buntował, że ten piątek, że doktora nie ma, tak? Cały czas słyszeliśmy, bo macie możliwość korzystania z opieki do godziny 18. No okej, wszystko jest dobrze, ale ile razy nawet w przeciągu roku, tych miesięcy w tym roku, w 2016, ile razy doktora nie było? Ale bardzo dobrze. Pani dyrektor, powiedziała pani przed momentem, że obowiązkiem rodziny jest zawieźć pacjenta. A jaki pani jest obowiązek? Od godziny 8 do godziny 18 przynajmniej w jednym zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie jest podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. I takim zakładem jest Kurów i tutaj jest świadczenie usług. Z tymi starszymi ludźmi, więc co wtedy? A samo. Jestem w stanie zapewnić Państwu dodatki tego paragrafu. Gdyby być kierownikiem, to trzeba się obowiązkiem, a także
moim obowiązkiem jest zapewnić właśnie ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej w Kurowie od godziny 8 do 18. Jeżeli mamy filię, jeżeli zakład podstawowy ma filię, to w tym zakładzie, w takim zakładzie filijnym wystarczy 2-3 dni świadczenia usług, żeby mieć podpisaną umowę na filię. Tutaj są świadczenie usług jest 4 dni w tygodniu, czyli tak samo też jest więcej niż to, co tak, jest wymagane. Klientów jest więcej. Czyli możemy się liczyć z tym, że 2-3 dni będzie można wszystkich spraw, jak to teraz mogę słowo zamieść pod dywan. A Klementowice szczególnie są zamiatane pod dywan. W tym momencie macie Państwo poczucie jakiegoś takiego, brakuje mi w tym momencie słowa odpowiedniego. Poczucie krzywdy. O, to jest chyba dobre określenie. A co pani dyrektor zrobi, jak nie znajdzie tego? Nie wiem, proszę pana. I może ktoś nas przyjmie? Kiedyś? Może ktoś teraz to przyjmie, w którą tak. To jest, nie jest prawda, że nie są odbierane telefony. To jest. Nie Zadzwoniłam rano o 7:00, odebrano telefon, oczywiście, ale powiedziano mi, że nie ma numerku. Ale chwilę. I pytam się pani w rejestracji, jak ja mam się dostać do lekarza, nie? A tam poinformowano mnie, że trzeba przyjść jutro rano w kolejkę. Pytam się o której? A może o 3:00, może o 4:00 rano, żeby się dostać do lekarza. Pani dyrektor, to tak jest, to dlatego się nie stoją Proszę panią, ja mniej więcej wiem, jakie są zasady, jak pani rozmawiają, bo o tym też rozmawiamy. Więc jeżeli jest stan nagły, jeżeli jest gorączka, jeżeli coś się dzieje, jeżeli nie ma czegoś w danym momencie, to obowiązkiem pielęgniarki jest wypytanie pacjentki o to, co się dzieje, jaka jest przyczyna zgłoszenia się do lekarza, czy jest to stan nagły, czy nie. Jeżeli jest to stan nagły, to pani mówią, proszę przyjechać, któryś z lekarzy państwa przyjdzie. Pani dyrektor, nie oszukujcie się, pani mówi, pani teraz co chce, a co innego jest w praktyce. To może pani nie mówi wszystkiego. Chciałam zapytać, kto powołuje dyrektora, kto odwołuje ewentualnie dyrektora? Proszę państwa, jest określony przepisami konkurs, który się organizuje i na ten czas są zgłaszani kandydaci i komisja konkursowa wybiera dyrektora. Później podpisywana jest umowa z dyrektorem na czas obowiązywania tej umowy, to chyba 5 lat z tego co pamiętam. W tym czasie dyrektor ma możliwość prowadzenia kierowania ZOZ. Tak. Może panu Dytkowskiemu. Pan Dytkowski takimi poborami by był nieusatysfakcjonowany, to od razu państwu. Jeszcze ja chcę podjąć taką sprawę jeszcze, bo skoro mamy tak pięknie wyremontowany budynek, ośrodek taki ładny, a w gminie mamy do Kurów i Klementowice mają taki budynek, prawda? Więcej na innych wsiach w gminie nie ma. Więc normalne, że Bronisławka czy inna wioska przyjeżdża do Kurowa, bo no nie ma u siebie. I teraz taka sprawa, jeżeli nie znajdziemy lekarza, a potrzebujemy lekarza rodzinnego, który nas pozna, a my poznamy lekarza, tak jak z panem naszym obecnym doktorem. I nawet ta wizyta receptowa, to znaczy inaczej, wizyta, gdzie doktor powinien zbadać, zmierzyć, wywiad przeprowadzić, nie musi być, bo nas zna. I nie trzeba wywiadów, nic, bo wystarczy naprawdę krótka wizyta. I to jest prawdziwa wizyta, nie receptowa, a jest receptowa wypisana. To na mapie. Ale teraz tak, potrzebny nam lekarz rodzinny. Jeżeli, bo takie były rozmowy na spotkaniu pana wójta, że może nawet by było dwóch lekarzy mniejszych, znaczy tak po pół etacie powiedzmy. No tutaj troszeczkę będzie problem, podejrzewam, bo musieliby się pacjenci podzielić, jakby wybrać sobie tego lekarza.
I teraz tak, jeszcze tak mnie zastanawia. Na przykład w Turowie jest paru lekarzy, i nie a doklementowic nie znajdziemy. No bo nie da się, bo brakuje lekarzy. Czy na przykład lekarz jakiś, powiedzmy pan doktor Budzyński, no nie znam dokładnie tych lekarzy, czy nie mógłby być przeniesiony tu do nas jako lekarz? Nie, bo nie znam lekarza, ja mówię w tym sensie, że jakiś lekarz Turowa tutaj, na miejscu na przykład. Ja powiem tak, że nie gdybajmy, bo zakładamy, że nie znajdziemy lekarza. No nie można tak podchodzić negatywnie do sprawy. Szukajmy lekarza. Państwo też się włączcie w to. Jeśli byście słyszeli, że ktoś chciałby przyjść pracować, chętnie, jak powiedziałem, z tej oferty skorzystamy, będziemy rozmawiać. Ale nie podchodźmy tak, że nie ma lekarza, nie będzie lekarza, na pewno będzie źle. Ja myślę, że powinniśmy podchodzić pozytywnie, że będzie dobrze. A może akurat dorówna, przynajmniej w części doktorowi Piotrowi. Ja bym chciał, żeby tak osobiście było. Panie wójcie, przeżyliśmy utratę gromadzkiej rady. Nasze społeczeństwo. Przeżyliśmy z wielką walką utratę gimnazjum. Ze szkoły podstawowej. Szkoła też była duża, wygodna. Zabrane było... Ale nic nie straciliście. No, potem było do technikum. Nic nie straciliście. Potem do technikum. Ale w pierwszym momencie była ogromna walka. Jeżdżenie, walczenie, straciliście. I teraz tego wszyscy się obawiają, że to jest droga do tym kierunku, że stracimy właśnie. Ale panie Mieko, proszę państwa, naprawdę wy tu nic nie straciliście. No co straciliście? Ale przepraszam. Chcieli rodzice klasę składającą się z trzech uczniów. Na taką klasę wyraziłem zgodę. Wyraziłem zgodę, no. No wyraziłem po prostu. No, fakt jest fakt. A czy nowy lekarz będzie utworzyliśmy... na 5 dni? Proszę. Na 5 dni już będzie, czy będzie dalej musiał do Kurowa jeszcze odrabiać? Nie, bo będzie chciał prawo organizacji należy do pana. Ale to już... Ma być lekarz tutaj u was. Na takich warunkach jak poprzednio. A sprawa organizacji, no to jest szczegółowa sprawa, jak pani dyrektor tu się wypowiada. Co jeszcze, panie? Panie Wójcie, ja ręczę, że pan znajdzie doktora, ale na pewno nie za takie pieniądze, jak dla doktor Witkowski. To i nie takiego. Nie warto się było zastanowić wcześniej, że Piotrowi Witkowskiemu dać te pieniądze, co pan da nowemu lekarzowi. To ja panu dzisiaj mówię, nikt nie przyjdzie za takie pieniądze. I pan znajdzie te pieniądze, co na kogoś innego pan znajdzie. Proszę panią, ale to nie gmina finansuje działalność SPZOS w Kurowie. To nie gmina. Gmina nie ponosi kosztów finansowania SPZOS w Kurowie. W ramach ośrodki zdrowia są pod gminami. Nie, proszę pana. Nie, to jest samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organem założycielskim jest oczywiście gmina Kurów. Ale w momencie utworzenia zakładu jest to oddzielny twór, samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej. I ten samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej utrzymuje się w ramach umowy z Funduszem Narodowym Funduszem Zdrowia. Te pieniądze nie przepływają przez gminę, to nie są pieniądze z gminy, one są całkiem niezależne. I tutaj gmina nie ma wpływu na finansowanie SPZOS. To gmina ma obowiązek dać pieniądze. Ponieważ jest to samodzielny, publiczny zakład, gmina zdrowotna, pani mówi, że gmina nie da. No bo tak to wygląda, proszę państwa. Jeżeli SPZOS w Kurowie, czyli samodzielny, publiczny zakład, nieważne czy w Kurowie, czy gdzie indziej, każdy samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej, to może być POZ, to może być wielki szpital powiatowy, może być wielki szpital wojewódzki, ale który ma w nazwie samodzielny, publiczny. Jeżeli dochodzi do deficytu budżetowego, to wtedy organ założycielski, nieważne kto jest organem założycielskim, czy gmina, tak jak w Kurowie, czy jest to powiat, tak jak w Puławach i szpital puławski, czy jest to województwo, tak jak na jakiś, podejrzewam, publiczny zakład opieki, szpital, nie wiem, na Kraśnickiej, czy jakiś inny, nie potrafię w tej chwili powiedzieć, kto jest organem założycielskim poszczególnych tych samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wtedy organ założycielski ma obowiązek pokryć deficyt budżetowy, ale równocześnie jest to pierwszy krok do przekształcenia tego publicznego, samodzielnego zakładu w inną formę działalności. W tym momencie
momencie, nie wiem jak to będzie wyglądało, bo to były ustalenia, ta ustawa postępowała, była utworzona za poprzedniej władzy. Jaka będzie teraz tendencja do tego i spojrzenie nowej władzy, tego nie wiemy. Idzie to wszystko raczej w tym kierunku, żeby wszystkie te publiczne zostały zachowane i żeby umowę z funduszem podpisywały właśnie zakłady publiczne, a nie tak zwane SPZOZy. Jak to SPZOZy, czyli niezależne zakłady opieki zdrowotnej. Jak to będzie wyglądało, trudno powiedzieć. W tej chwili mówi się o likwidowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia i o innym sposobie podziału, o innym sposobie do funkcjonowania tego wszystkiego. W jaki sposób to będzie działało, jak to będzie wyglądało, na to wszystko potrzeba czasu i potrzeba zorientować się, jak to będzie wszystko wyglądało, w momencie jest za wcześnie na to, żeby o tym mówić. Pani doktor, ja się chciałam zapytać, czy u nas w Chórowie to potrzeba tyle pielęgniarek? Czy te pieniądze nie mogły być dla pana Piotra przeznaczone? U nas jest za dużo pielęgniarek, naprawdę jest za dużo. Tych doktorów na pół etapu. Doktorzy naprawdę nie spełniają swoich funkcji. Doktor, nie będę mówić jaki doktor, tam z Lublina, ale byłam u niego, naprawdę wyszłam chora. Przyjechałam do Klementowic i tutaj pielęgniarek jest dwie, ale są takie uprzejme, zawsze telefon odbiorą, a u nas się dodzwonić nie można, nigdy nie można nic załatwić, zawsze jest łaska, zawsze jest... Nie zna, bo to też był film, prawda? Ale ten doktor jest wart każdych pieniędzy. Po co nam tyle pielęgniarek? Ludzie, po co nam tyle pielęgniarek? Te pieniądze przeznaczyć? Po co nam się rozdać? Ten ośrodek taki piękny, budowany w Chórowie. Ludzie opuszczają na gminie. Chórów opuszcza tak do Puław, do Końskowoli, do Krząchowa, do Markuszowa. Nikt nie chce przychodzić. Pani doktor, niech pani się zastanowi. Nie mówmy tutaj w liczbach, bo doktor Piotr Wytkowski naprawdę przyciągał tłumy ludzi i finanse na pewno pani miała z tego tytułu z funduszu ogromne. Niech pani nie myśli o tych pielęgniarkach, co latają, bo tak się kręcą nie wiadomo za czym, tylko o doktorze, wspaniałym człowieku, który każdego człowieka poszanował. Proszę panią, ja... A są doktorzy, którzy nie szanują. Niech pani jakoś się zastanowi. Po co tyle pielęgniarek? No, żeby podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, musi być odpowiedni personel i musi być odpowiednia liczba personelu. Jeżeli będzie za mało, nie proszę panią, nie jest za dużo pielęgniarek. Pielęgniarek środowiskowych mamy tyle, ile potrzeba, plus do tego. Ale to jedna... jest dwie pielęgniarki, i które spełniają ile osób? I one się do człowieka odezwą po ludzku, a ona się nie odezwie. Bo do pielęgniarki są oddzielne deklaracje zbierane. To nie jest ilość pacjentów zadeklarowanych do lekarza nie jest tą samą ilością pacjentów zadeklarowanych do danej pielęgniarki. Na daną pielęgniarkę, jedną pielęgniarkę przysługuje 2,5 tysiąca pacjentów, tak samo zresztą jak i na lekarza. Oprócz tego, że jest jedna pielęgniarka, jest pielęgniarka tak zwana zabiegowa. Podobnie jest w Chórowie, jest 4 pielęgniarki środowiskowe, bo to wymaga tak. Czyli 4 razy 2,5 to jest, może pani powiedzieć, 10 tysięcy, tak? Tak, dwie szkoły jest. 10 chyba, ale nie zmieniło się. 2,5 tysiąca to jest na dane. Ja 4. No musiałabym to, proszę pana, wiem tylko tyle, że to wszystko jest zgodne z tym. Trzy by wystarczyło, tak? No, dwie według funduszu. Jest pielęgniarka środowiskowa pani Burakowa, pielęgniarka środowiskowa pani Sunkowa, pielęgniarka środowiskowa pani Halińska. To są trzy pielęgniarki środowiskowe. Jest jedna położna. Przecież wie pani doskonale, że będzie pani musiała zwolnić jedną albo dwie, żeby drugiego lekarza za odpowiednie pieniądze przyjąć, bo to jest realia. Fundusz ze mną nie podpisze umowy, czy pan tego nie rozumie? Zrobi pani pół etatu, tak jak pani robiła u nas. Środowiskowe w Chórowie, plus położna, która obejmuje cały teren, to musi być, to jest oddzielna umowa na pielęgniarkę położną. Czyli jest pielęgniarka, musi być pielęgniarka, a nie musi być lekarz. Proszę pana, no ja tego nie tworzę, takie są wymogi. No ale musimy jakieś finanse stworzyć, żeby tego lekarza przyjąć. Nie kosztem pielęgniarek, proszę pana. Bo pielęgniarka też jest ważna. Pani powiedziała, że mamy małe pieniądze, no to raczej...
I to jest też ważna opieka pielęgniarska. Inaczej fundusz nie podpisze z panem umowy. Tak do zatrudnienia no, tego lekarza. Pan nie może zwalniać innego pracownika po to, żeby dać komuś innego jakieś większe pieniądze. No jak pani twierdzi, że pani ma takie umiejętności, że nie może więcej pieniędzy zgromadzić. No nie da rady. No to jak możemy ale to rozwiązać? U nas był kiedyś ogólny lekarz, dzieci były uszczepienia i wszystkie były zbadane i nie było żadnego przypadku. I po co nam dodatkowa osoba? Pani dyrektor zajęła miejsce. Pani jeszcze w piątek. I przyjął chory, i dzieci przyjął, i zaszczepione były, i nikt nie wnosił na to. Mówiła pani, że do pani obowiązków należy zapewnienie ciągłości pracy w jednym ośrodku w gminie. To znaczy w Kurowie, bo jest to większy ośrodek, to jest filiał u nas. Czyli ludzie przyjeżdżający z Kurowa do Klementowic na porady lekarskie doświadczą no, tym, że pani nie spełnia swoich obowiązków na pani funkcji. Nie, proszę pana. Każdy z pacjentów ma prawo wyboru lekarza. Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ja nie mogę nikomu narzucić, jeżeli ktoś z Kurowa wybrał lekarza, jako lekarza prowadzącego doktora Dytkowskiego, to ja nie mogę zabronić takiemu pacjentowi przyjeżdżać z Kurowa do Klementowic, tylko dlatego, że ja tak chcę. Nie. Lekarz wybrał lekarza. Nie ma wpływu na to, kto z pacjentów dokona jego wyboru. To jest indywidualny wybór dla tego pacjenta. Ale ma pani wpływ na to, żeby nie 20 pacjentów w Kurowie, jak dzwonię, już jest, nie ma miejsca, a u Piotra Dytkowskiego jest 60. Jadę godzina 16, on w ośrodku pracuje. Proszę pana, każdy z lekarzy sam sobie organizuje pracę według swoich ustalonych planów. Czyli można, jak chce się? Słucham? Czyli można, jak chce się? Każdy lekarz sobie ustala organizację pracy według własnego schematu. Pani ustaliła na 20 pacjentów. Ja nie narzucam stylu pracy lekarzowi. Każdy lekarz pracuje według swojego stylu, jest do tego przyzwyczajony, jest odpowiedzialność i zawodowa, i karna, i każdy bierze za to odpowiedzialność, i każdy pracuje według swojego systemu. I ja nie narzucam, w jaki sposób dany pracownik ma pracować i ustalać sobie zasady przyjmowania pacjentów. Natomiast mam obowiązek spokojnie. Pani ma zaraz pani. Jeden przyjął, pracował do 15, drugi do 16. Jaka była różnica? Ale pani powiedziała, że o kwalifikacji lekarza do odpowiednich litery, bo tak to się nazywa, świadczy przede wszystkim jego wykształcenie, jego zdobyte stopnie i tak dalej. Czas pracy, ilość pacjentów, czas poświęcony pacjentowi. No czas właśnie, czas poświęcony pacjentowi. Ale pani doktor, proszę mi odpowiedzieć. Odpowiedzieć na pytanie. Ustawa jest taka, że pieniądze idą za pacjenta. Skoro w Klementowicach jest tylu pacjentów, no to jak nie idą za tym pacjentem do Klementowicy? Proszę państwa, ale gdybyście byli na przykład, gdyby hipotetycznie zakładając, prawda? Bo tutaj na początku pan Wojtek mówił o tym, że Klementowice chcą się odłączać od Kurowa, prawda? Proszę państwa, i utrzymanie ośrodka zdrowia oddzielnego w Klementowicach naprawdę byłoby bardzo ciężkie. Nie wiem, czy byście się państwo utrzymali pomimo takiej ilości pacjentów. Dobrze, pani, poproszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo pani powiedziała, że pani nie może wierzyć wyboru lekarza. Nie słyszę. Pani powiedziała, że nie może pani narzucić wyboru lekarza pacjenta. To jest jakby tego, co pan mówił tutaj, jeżeli chodzi o Kurów. Byłam świadkiem, byłam po godzinie 13 u lekarza, kiedy osoba przyjechała z dzieckiem z Kurowa, bo tam powiedziano jej, że nie ma już miejsc i jej nie przyjmą. Nasze pielęgniarki poprosiły, żeby zapytała pana doktora Dytkowskiego, czy przyjmie. Zgodził się. Więc to też świadczy o sposobie, nie wiem, wymogu pracy w Kurowie, wymogu pracy w Klementowicach. A może w Kurowie zrobić filię, a w Klementowicach ten pani nie. Ja nie za bardzo daję wiarę
zdanie tym wszystkim słowom takim, że w Kurowie już dziecko by nie było przyjęte, ponieważ naprawdę dzieci są zawsze przyjmowane, jest to priorytet, ale bardzo często jest tak, że pacjenci mijają ośrodek zdrowia i jadą do doktora Piotra, ponieważ nie lubią i chcą. Pani Iwona, zaraz tylko pani Iwona, proszę bardzo. Proszę. Proszę, spokojnie. Ponieważ pytania się powtarzają i żeby było wszystko jasne, w imieniu mieszkańców i pacjentów jednocześnie przeczytam pismo, które jest skierowane do pana wójta gminy i odnosi się też do pani dyrektor Katarzyny Żółkowskiej. Ponieważ na następne spotkanie, które zostało zaplanowane, będzie 31 lipca i chcielibyśmy, żeby do tego 31 lipca mieli państwo czas się do pewnych pytań ustosunkować. W związku z informacją o odejściu doktora Piotra Dytkowskiego z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Klementowicach, a co za tym idzie z utratą przez mieszkańców wsi Klementowice zaufania do osoby zarządzającej placówką doktor Katarzyny Żółkowskiej, zwracamy się do pana wójta z prośbą o wyjaśnienie nam zaistniałej sytuacji, w szczególności o odpowiedź na następujące pytania. Pierwsze. Czy nie miał pan wójt wiedzy o tym, że istnieją znaczące dysproporcje w ilości przyjmowanych pacjentów pomiędzy placówką w Kurowie i Klementowicach, a co za tym idzie, czy wynagrodzenie pracujących tam lekarzy było adekwatne do nakładów pracy? Drugie pytanie. Czy ilość zatrudnionego personelu w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kurowie jest adekwatna do ilości przyjmowanych pacjentów? Trzecie pytanie. Czy pan wójt w jakiś sposób reagował na negatywne opinie na temat funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie? Na przykład to, że do Klementowic byli kierowani pacjenci zapisani do lekarza z Kurowa. Jeśli tak, to jak i kiedy? Kolejne pytanie. Czy podjęto jakieś działania mające na celu zatrzymanie w placówce lekarza cieszącego się ogromnym zaufaniem i szacunkiem pacjentów? Jeśli tak, to jakie? Oraz czy istnieje możliwość, aby dr Dytkowski nadal przyjmował pacjentów w ośrodku zdrowia w Klementowicach? Kolejne. Czy zdaje sobie pan wójt sprawę z tego, jakie będą dalsze losy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie i Filip w Klementowicach po odejściu doktora Dytkowskiego? Czy nie przewiduje pan znacznego odpływu dotychczasowych pacjentów doktora Dytkowskiego do innych placówek? I kolejne pytanie. Czy z uwagi na szeroki zakres wizyt domowych, jakie realizował dr Dytkowski, może pan wójt zapewnić mieszkańców naszej wsi, że pacjenci leżący, wymagający takich wizyt będą zaopiekowani tak jak dotychczas? Zwracamy się z prośbą, aby odpowiedzi na powyższe pytania przedstawił pan wójt na zebraniu wiejskim w Ciepianentowice w dniu 31 lipca 2016 roku, na co zapraszamy wszystkich tutaj obecnych i prosimy również o przekazanie informacji osobom bliskim. Dziękuję. Dołączymy właśnie wszystkich tutaj podpisanych, obecnych na zebraniu listę panu wójtowi. Może to będzie tak troszeczkę nieelegancko, ale proszę. 153 osoby się podpisały. Też chciałbym to zapisać. No, proszę. Jeszcze ja mogę. No, proszę bardzo, na koniec. Koniec zebrania. Tak, na koniec to jeszcze, zebrania. Bo ja się nie żaden taki opuszczę nie zrobił jak doktor Dytkowski, prawda? Na brędę. I zaufania do pacjenta. I teraz jest takie pytanie. Czy Piotr Dytkowski kierował się ekonomicznymi, znaczy poboradnie, że pieniędzmi, że dostanie więcej. Czy wójt nie mógłby z jakichś tam socjalnych dotacji czy coś dołożyć, żeby satysfakcjonowało właśnie Piotra Dytkowskiego, żeby został u nas? Naprawdę. Nawet u nas można zrobić jakieś referendum. My dołożymy się do tego, żeby ten człowiek od nas nie odchodził. Nie ma.
Bo to jest naprawdę takiego zaufania i takiego lekarza. Pani dyrektor mówi, że będzie szukać lekarza. Za te pobory to pani będzie szukać i w końcu no naprawdę. Skończyć. Tak, 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 nie ma takich możliwości, żeby ja mógł dołożyć pieniądze i nie wiem. To mi się opodatkuje. Na dzień dzisiejszy nie ma takich możliwości. To nie powinno się zobaczyć. I nie nie zabrać. Proszę Państwa, ja myślę, że najważniejsze sprawy zostały poruszone, zostało skierowane do Pana Wójta, że tak powiem, rodzaj petycji od tutaj wszystkich zebranych, a myślę, że szerzej, bo to są rozmowy w rodzinach, rozmowy w domach, rozmowy z sąsiadami, dołączamy do tej petycji listę osób zebranych. Czy Pan Wójt wyrazi zgodę na to zebranie, Panie Wójcie, żeby się... To jest obowiązkiem, a nie wyraźnie. To znaczy, bo czekamy na terminie, bo to jest... Ja rozumiem, ale jest to 31 inicjator tej uchwały. W tej chwili na 100% nie mogę powiedzieć, no bo planowałem wyjazd, ale być może on się skończy przed... Możemy dać na margines do tygodnia, powiedzmy, w tą to przyjdzie. No to będziemy w kontakcie. Tak. Dobrze, czyli umawiamy się na kolejne zebranie z informacjami kolejnymi. Czy Pani Dyrektor też by zechciała, gdyby było takie zebranie, jeszcze w kolejnym uczestniczyć? Dobrze, to dziękujemy bardzo. To Pani Dyrektor, tego się nie ma. To się nie ma. Proszę.